były prezydent Bronisław Komorowski w naszym studiu. Dzień dobry. Witam pana i witam państwa. Wygląda na to, że Andrzej Duda osiągnął sukces. Pogratuluję pan prezydentowi. No wie pan, z gratulacjami to mi się wstrzymał i poczekał do ostatecznego finału sprawy. Pierwsza bo o tym mówię, panie prezydencie. Ale jeśli pan pozwoli, bo mm. ja, jednak myślę, że uważam, że pan prezydent rzeczywiście zrobił dobrze, wytył już dwie ustawy, ale źle zrobił, że nie zawytował tej najważniejszej o sądach powszechnych. Ale zobaczymy, co z tymi dwoma się stanie, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację taką, w której to wszystko może się okazać takim tanim teatrzykiem, bo w PiS ma większość w Sejmie, i może poprawkami zmienić każdą ustawę, tak aby na przykład zostały tylko jako ochłapy dla prezydenta jakieś poprawki i jakieś jego zmiany dotyczące jego własnych uprawnień. No to no, mamy ale kolejną. Z, narusz scenę. z naruszeniem zasady yy, niezależności sądów. Mamy kolejną scenę w tym teatrzyku, jak pan mówi. Pierwsza ja wiem, prezes Sądu Najwyższego się pojawiła się tego. na zaprzysiężeniu Justyna Piskorskiego, który wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. No choć wcześniej środowisko sędziowskie bardzo głośno mówiło, Mówiło, że to jest stanowisko dublera, nie sędziego trybunału zaskoczyła I słusznie, Pana y... i słusznie, Pani prezes? I słusznie Pani prezes się przeprosiła za to i wyjaśniła, że tam była przez pomyłkę. I Pan te Czyli przeprosiny budowała... rozumie i rozumie Pan całą tę sytuację? Nie, pan, no pamiętam, no jedno, że jest, potwierdziła w 100%, w moim przekonaniu, albo na 110%, że nie jest politykiem. Też, że sędzia, prezes Sądu Najwyższego nie jest politykiem, bo gdyby to zrobił polityk, no to byłby to katastrofalny błąd i, i właściwie no kompromitacja. A tu katastrofy A zrobiła... Pan nie widzi? Nie, bo skoro wyjaśniła, że była tam trochę przez pomyłkę, no to ja bym powiedział trochę tak, jak nie zagląda się kobietom do torebki, bo co niektóra ma, co, co któraś ma tam po prostu bałagan. Panie prezydencie, ale, ale... co myśleć o Sądzie Najwyższym, którego no, prezes idzie przez pomyłkę do Pałacu Prezydenckiego, a potem tłumaczenie jest takie, że to był krok podjęty bezrefleksyjnie, w trudnym no właśnie, momencie, no, no, w ważne... okresie stresów i przepracowania. Ja myślę, że oczywiście pozostaje jakieś niedobre wrażenie i e, braku konsekwencji działania, ale jednocześnie dla mnie ważne jest to, że pani prezes Sądu Najwyższego przyznała się do błędu i uważa i stoi na stanowisku, że nie powinno jej tam być, gdzie była. Ale Czyli to... w Pałacu Prezydenckim, w tej sytuacji szczególnej, jaką było zaprzysiężenie sędzie... sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego dublera. Rozumie pan, że wielu się pewnie teraz naszych słuchaczy zastanawia, czy sędziowie, którzy orzekają w ich sprawach, w sądach rejonowych, okręgowych, też przypadkiem nie są przepracowani i nie podejmują bezrefleksyjnych kroków. No nie, to jest zupełnie inna sytuacja, wie pan, gdy Gdyby popełniła błąd orzekając, to bym powiedział, że byłby to błąd bardzo poważny, ale... W sytuacji, kiedy jakby nie zachowała ostrożności natury politycznej bardziej i, i trafiła do Pałacu Prezydenckiego w niedobrym momencie, no to powiedziałam, to jest jednak inna sytuacja. To nie jest dobra. Dlatego no, ważne jest, że z tego pani prezes się tłumaczy. Bo to pani profesor Gerzdorf jeszcze niedawno prosiła wszystkich sędziów, żeby mieli odwagę, no jak właśnie. przekonywała, nie ma nic ważniejszego niż stanie po właściwej stronie. No właśnie. I widać, że dzisiaj uznała, że przypadkiem stanęła nie po tej dobrej stronie, właściwie znajdując się w takim momencie w Pałacu Prezydenckim. I stała Więc... się królową internetów, jak mówią młodzi, tak. bo satyryczny aż dziennik pisze tak, to transakcja życia Małgorzaty Gersdorf właśnie sprzedała co? Andrzejowi Dudzie 200 tysięcy spacerowiczów, którzy w lecie zbierali się pod sądami za ja astronomiczną cenę powiem. jednego stanowiska Oczywiście pracy. Oczywiście można sobie drwić, można, można być złym także na panią prezes, ale nie powinno to przysłonić jednego, że to pan prezydent jest winny tego, co się stało. Z Trybunałem Konstytucyjnym i że to on zaprzysięgał w tej chwili sędziego Dublera, tak jak kiedyś zaprzysięgał po nocy w ukryciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, wyciągniętych jak króliki z kapelusza przez prawo i sprawiedliwość. Więc prosiłbym o pewną, pewien umiar i pewną. pewną Powściągliwość, bo nie może być tak, że dzisiaj y, pani prezes Sądu Najwyższego, na co zarobiła w sensie na uwagi, no, która uznała, że popełniła błąd, raptem ma przysłonić to, że to pan prezydent. Popsuł, rozwalił, zniszczył niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Ale opozycji najwyraźniej to nie przeszkadza, bo rozmawia z prezydentem chociażby o tych ustawach sądowych, a pan, pamiętam, w tym studiu mówił o tym, że z prezydentem na przykład o konstytucji rozmawiać nie należy, bo jak pan twierdził, to jest jakby rozmawiać z kryminalistą o zmianie kodeksu karnego. I stoję na tym stanowisku w dalszym ciągu. Czyli opozycja prezydent, nie powinna chodzić do pałacu prezydenckiego? Nie zyskał wiarygodności konstytucyjnej, bo jest współodpowiedzialny za załamanie konstytucji. I z nim układać jakiekolwiek przyszłość polskiej konstytucji wydaje się dla mnie rzeczą absolutnie niesłuszną. Natomiast opozycja nie może być opozycją, która na przykład w sytuacji, kiedy prezydent wetuje bardzo złe ustawy, no tego nie zauważa. Zawetował. Opozycja spotkała się, żeby wysłuchać to, co prezydent ma do powiedzenia. Rozumiem, że też są potrzebne głosy opozycji do odrzucenia, do przyjęcia weta prezydenckiego albo do jego odrzucenia. No to jest pewien układ polityczny. Natomiast zobaczymy. Radziłbym i opozycji dzisiejszej, i dziennikarzom, i opinii publicznej, i sędziom poczekać, czym to się wszystko skończy. Jakie ustawy pan prezydent będzie podpisywał. A komu kibicuje pan, panie prezydencie, obserwując to, co dzieje się między Pałacem Prezydenckim a Ministerstwem Obrony. Nie mam takiego nawyku, żeby, żeby kibicować osobom, które złamały konstytucję. Są jednakowo odpowiedzialne za ten fakt, jest rząd i pan prezydent. Natomiast oczywiście życzę panu prezydentowi, żeby znalazł sobie więcej charakteru i, i w sytuacjach, kiedy jego własny obóz popełnia szalbierstwa albo popełnia zbrodnie na demokracji, to żeby miał siłę zabetowania i oczekuje pewnej konsekwencji. Zresztą, myślę, że pan prezydent doskonale widzi, że opinia publiczna trochę na kredyt Właśnie z powodu tych wetów, wet obdarzyła go kredytem zaufania pewnym, no, byle go nie przetrwonił. Ale takie czasy, że ministrowie z Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy mówią, że miał pan rację 20 lat temu. Po 20 lat temu, kiedy przyjmowaliśmy nową konstytucję, pan zapowiadał, że to co w niej zapisano, jeśli chodzi o zwierzchnictwo nad armią, to jest zapowiedź konfliktów i trudności, których polska armia doświadczy. No wie pan, cieszę się, że w tej jednej sprawie uznają, że miałem rację, ale może by się przyjrzeli innym moim decyzjom. I, i wtedy mówił pan, że trzeba ale będzie zmieniać konstytucję. Tak, wiecie, nie, nie. Nie, tak mógł... tak? A, nie, nie proszę pana. Mówiłem o tym, że ta konstytucja w tym sensie, w tym miejscu jest absolutnie zła. I, i, i tyle, że prezydent. Nie w sobie nie dobiera konstytucji, tylko ją wykonuje niezależnie od tego, czy był jej entuzjastą, czy, czy, czy krytykiem. No to ja... cytuję, ale panie prezydencie, pozwoli, 20 lat ja temu Bronisław Komorowski w Sejmie: tak. Jestem przeciwnikiem toczenia wojny z konstytucją, tak, ale te no, poprawki no, no, no. skłaniają mnie do tego, żeby umocnić się w postanowieniu, że należy w przyszłości podjąć próbę zasadniczej zmiany konstytucji. No, ja taką próbę podjąłem. Zgłosiłem w poprzedniej kadencji całą propozycję nowego rozdziału. Ale jeśli chodzi ale o dowództwo nie i kierowanie ale, polską armią. Ale nie Niech to pan nie pozwoli, te pozwoli. Proszę pana, zmieniać konstytucję nie tylko można, ale należy. Ale po, po pierwsze należy ją wykonywać taką, jaka ona jest, a nie łamać. Pan prezydent Duda złamał konstytucję parę razy. Rząd PiSu i pani premier złamali konstytucję. W związku z tym nie mają konstytucyjnej wiarygodności w dyskusji nad jej kształtem nowym. I dzisiaj nie trzeba zmieniać konstytucji na nową. Tylko trzeba uzupełniać, poprawiać tą, która jest. O polityce I na za dyskutować chwilę, ze społeczeństwem. Za chwilę opozycją. dyskutujemy dalej. Panie prezydencie, krótko jeszcze na koniec tej części rozmowy dzisiaj jest ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ma pan jakieś szczególne wspomnienie z tamtych czasów? Ja pan tego już tak bardzo nie pamiętam, ale wiem, że ja mam dzisiaj wnuki. I to, nie, I to chyba całą Tak, troje jest chyba w przedszkolach. I lubią chodzić I do przedszkola. I lubią chodzić do przedszkola. Ja też lubiłem. jak byłem, byłem przedszkolakiem, więc wszystkim przedszkolakom, ich rodziców, rodzicom, wychowawcom wszystkiego najlepszego. Ale także życzę, żeby się nie powtórzyła sytuacja, którą stworzył obecny rząd, że na przykład wiem, że w Warszawie wszyscy drżeli, czy będą miejsca w przedszkolach, bo jednak raptem w przedszkolach pojawiły się dwa roczniki. Od nawet. polityki jednak więc... nie uciekniemy. Jesteśmy dalej na RMF24PL w serwisie interia.pl zapraszam